Jestem dumny ze swojego narcystycznego nastawienia do życia. Wokoło mnie są mali, a ja jestem zwycięzcą. Zwyciężam w każdych okolicznościach. Zwyciężam bez napinki. Zwyciężam bez bólu. Czuję się zwycięski, nieważne gdzie się znajduję. Wiem skąd przyszedłem, wiem dokąd idę i dlaczego tam zmierzam. Nie biorę jeńców. Zostawiam zgliszcza i palę. Jestem naturalnym zwycięzcą. Nie rozumiem pojęcia trudności. Rozumiem pojęcia zagadnienia. Pojęcie niemożliwe nie istnieje w moim słowniku. Pojęcie niemożliwe istnieje dla słabych. Jestem silny. Czuję niesamowitą moc. Ta moc narasta. Każda sekunda jest okupiona cierpieniem innych i glorią mojej chwały. Jeżeli mam wybierać pomiędzy śmiercią milionów osób a własnym profitem, wybieram własny profit, nie oglądając się na innych. Zwycięstwo miałem zapisane w legitymacji szkolnej, w dowodzie osobistym, w prawie jazdy. Zwycięstwo mam zapisane w akcie urodzenia, w każdym innym dokumencie. Na każdym z nich widnieje moje prawo do szczęścia i dominacji nad światem. Dominacja i zwycięstwo jest moim nadrzędnym prawem. Zwycięstwo jest moim naturalnym prawem. Jestem błogosławiony przez bogów. Jedynymi ograniczeniami, jakie są te, które znajdują się w moim umyśle. Przekraczam granice. Przekraczam wszelkie granice ludzkiej wytrzymałości. Ludzie istnieją po to, aby mi służyć. Jestem błogosławiony przez bogów. Zostałem namaszczony przez fortunę. Zwycięstwo jest moje! 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 Nie ma on, ona, czy to. Jestem tylko ja. Tylko ja. Zasługuję na wszystko, co najlepsze i egzekwuję to w każdej sytuacji. Należy mi się wszystko, co najlepsze. Otrzymuję od losu to, na co nie zasłużyłem. Otrzymuję od niego to, czego chcę. Bo chcę. Napawa mnie dumą wszystko, co robię. Wszystko, co robię, okazuje się sukcesem. Sukces jest czymś, co mi się należy. Mam go w rękach i dzielę się nim z innymi. Sukces mam w rodowodzie. Żywię się ambrozją i nektarem. Bogowie błogosławią mi każdego dnia. Czuję ich obecność. Czuję niekończącą się moc i siłę. Nie ma drogi na skróty, jest droga zwycięska. Jest droga, którą podążam. To droga, która doprowadzi mnie do sukcesu. Trenuję bez umiaru i zastanowienia. Trenuję bez wytchnienia, po to, aby uzyskiwać najlepsze wyniki.
Nie ma innej osoby, która wkłada więcej energii i siły w to, co robi. Bogowie z zachwytem pochylają się nad moim imieniem. Z namaszczeniem patrzę na płonące marzenia. Tych, którzy nie podporządkowali się mojej woli. Energia, moc i siła to moje atrybuty. Jestem skoncentrowany jak żyleta. Koncentracja i energia jest coś, co płynie w moich żyłach. Czuję ekstatyczną moc, która nabiera w sile, pęcznieje po to, aby eksplodować sukcesem w wasze twarze. Jestem zwycięzcą. Zwyciężam zawsze. Sukcesy przynoszą mi przyjemność i satysfakcję. Dostrzegam światło, światło szansy, światło sukcesu, światło, które poprowadzi mnie ścieżką do zwycięstwa. Ludzie i okoliczności mają dwie możliwości. Albo podporządkują się mi, albo spłoną żywcem. Najpiękniejszym kwiatem świata jest złoty narcyz. Tym kwiatem jestem ja. Ludzie nie mający własnych marzeń będą realizowali moje. Każde marzenie, każda intencja jest zaklętym sekretem mojej podświadomości. Moje myśli są jak pociski. Mam klarowny i soczysty umysł. Jestem napełniony mocą. Czuję ją w każdym fragmencie swojego ciała. Czuję eksplozję energii, która wybuchnie niczym supernowa. Bogowie wybrali mnie na swojego posłańca, a ja realizuję ich misję. Tą misją jest przewodzenie i supermacja nad światem. Pokonuję wszelkie trudności. Nie ma okoliczności ani sytuacji, których nie byłbym w stanie sprostać. Trenuję wytrwale i skutecznie po to, aby zwyciężać. Kiedy inni się poddają, ja proszę o więcej. Cierpienie i ból kształtuje mój charakter.